No to proszę Państwa, za momencik będziemy wchodzić do szpitala opuszczonego w Grodzisku Mazowieckim. No i dobra, jesteśmy w środku. Udało nam się przeforsować blokadę. Jesteśmy w opuszczonym szpitalu. Najpierw idziemy do podziemi. Dobra, do podziemia, tylko ostrożnie, naprawdę. Dobra, jesteśmy. Tak więc wygląda to tak, jak widzicie. Ogólnie ostrożnie. Trzeba uważać, nie? Bo to wiesz, kurna. Dobra, to co? Tutaj? A, jeszcze tutaj, tak? Nie bylim. No ogólnie, słuchajcie, jest tutaj spoko. Cała jest podziemia, tak? To całość, nie? No to budynek nie jest za duży, nie? Jednąłeś, jakby nigdy nic. Dobra, a tu widzę, jeszcze jest wejście na kolejny poziom. W porządku. Co tam masz? Może nadal to ketchup. A co tam? Kuchnia. O, 3 limonki. Proszę bardzo. Przesełeczko. O, sztaluszka. Drzwi, okna. Wygląda to kurwa jak szpital. Szczerze. Weź to za świat. To są pewnie te drzwi od dworu, co było te drugie wejście. A, i to jest ta kolumna, co wyglądała jak balkon z dworu, ale to nie balkon, kurde. Nad tym. A. Zobaczymy, czy... Nie, drzwi chociaż może otwarte, poczekaj. Ale nie wiem, czy tam w środku, z tamtej strony nie ma tych dykt, jak tutaj są, wbite. Więc nie otworzysz ich. Ta. Ups. Się nie wy... Dobra, wchodzimy na kolejny poziom. Widzę, że jeszcze jeden poziom będzie. A ten już ten jest taki wielki. Pa, kot. Co? Dziki kot. Spierdzielił. Tutaj trochę jest takie jest niepewne. Tędy nie będę szedł, bo widać, że jest takie zerwane. Więc chuj. Gdzie leżeli chorzy? Dziwnie trochę to wygląda. Ale co tam, opuszczone szpitale.
Tędy nie iść, bo jest oberwane. Jest balkon. Puk, puk. Nie wygląda, jest. Dobra, okej. Jest w porzu. Dobrze. Dobra, ostatni poziom. Trzeba ostrożyć, bo te schody takie nie do końca pewne. I tu jest chyba jakieś wyjście na krych czy coś. Dawaj, idziemy. Zobaczymy, czy tu jest jakiś marker. Bo tak się jakoś tak trochę gibie. Dobra, idziemy na ostatni. To już szła strych. Ta. Dobrze. Powoli, uważaj. Proponuję nie wchodzić. No raczej tutaj też bym nie wchodził na twoim miejscu, chyba że też polecieć se na dół, jak małysz. Zjechać sobie. O! Ty, powiem ci, też jest niepewne. Bo ja tu nie będziemy tu ryzykować, tylko tak tu zerknę, bo też ta podłoga tak kurwa tu lata. Cofnij się, cofnij się. Tam nie wchodź, tam nie wchodź. Strych to kuk jest, to już taki jest poziom, no. Kiedyś te stropy zbudowali, wiesz, dlaczego, nie? Tak, tak, dlatego to trzeba uważać, nie? Bo to widzisz, tyle lat jakieś zawaleniem napisane jest, nie? Tak tu wleźli. Ale dobra, spoko. No dobra, no to słuchajcie, no co? No, porobcie jakieś foteczki i wam tam, no, na razie. Mhm.